Witajcie, kochani. Nazywam się Arkia Andromeda. Dziękuję za dary serca, wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Z wdzięcznością posyłam darczyńcom pełne mocy życzenie, by każda złotówka dobrowolnego datku wróciła do Was zwielokrotniona i przyniosła ze sobą najwyższe dobro dla Was. Dziękuję za Wasze komentarze, polubienia, udostępnienia. Doceniam Wasze zaangażowanie i to, że tworzycie tutaj przestrzeń wzajemnego szacunku i wdzięczności. W tym jest nasza moc i potwierdzenie, że nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Osoby zainteresowane indywidualną sesją telepatyczną zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową arkia.pl. Link znajduje się w opisie pod sesją. Zapraszam też do subskrybowania mojego zapasowego kanału o tej samej nazwie na platformie BitShoot. Link znajduje się w opisie pod sesją. Nagrywam ten wstęp po nagraniu sesji telepatycznej informacyjno-badawczej. W ostatniej sesji były informacje, że to dobry czas na działania. Dzisiejsza sesja pokazuje, jak te działania przejawiają się na planie fizycznym, tworząc dobrą zmianę, ujawniając prawdę o obecnej sytuacji, prawdę o tym, że każdy z nas ma prawo do wolności wyboru, jeśli ten wybór nie krzywdzi kogoś innego. W dalszej części sesji, w związku z planami ciemnej strony wobec naszych dzieci, poprosiłam dzieci żyjące obecnie i te, które przyjdą w najbliższym czasie, o informacje dla nas, dorosłych. Ufam, że przyjmiecie te informacje, słuchając sercem. Dedykuję tę sesję każdemu człowiekowi, który ma w sercu dobro dzieci i każdemu działaniu, które służy ich dobru. Wszystko zmierza ku dobru, jednak nie zwalnia to nikogo z działania, kiedy jest taka potrzeba. W komentarzu przypiętym pod sesją umieszczę link do konferencji Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców Polskich. Być może nie wszyscy mieli okazję obejrzeć. Proponuję, jeśli poczujecie tak w sercu, byście wysłali te informacje do dyrektorów szkół waszych dzieci lub dzieci wam bliskich. Ja już to zrobiłam, spotykając się z pozytywnym odzewem. Umieszczę też tam link do mojej playlisty na BitShoot dotyczącej tego tematu, polecając waszej uwadze spotkanie amerykańskich lekarzy dotyczące skutków działania reklamowanego w mediach preparatu. Nagrania mają polskie napisy. Ufam, że te informacje także poszerzą zrozumienie i odnajdywanie rozwiązań. Dzisiejszy wstęp był dłuższy niż zazwyczaj. Na koniec dodam jeszcze, że na przykład zachodniopomorskie tętni teraz letnim życiem, bez jakichkolwiek ograniczeń. Zapraszam Was do wysłuchania sesji. Intencją tej sesji jest otrzymanie informacji użytecznych, inspirujących, służących najwyższemu dobru
wszystkich odbiorców. Odpowiedzią na tą intencję jest widok Ziemi z góry. Widzę plan fizyczny, dużo aktywności, łączenie się ludzi, ludzi, którzy wokół siebie tworzą grupy, ludzi, którzy są gotowi na zmianę, których pragnieniem jest ujawnienie prawdy o obecnej sytuacji, odkrywanie prawdy, dzielenie się swoim zrozumieniem, swoim doświadczeniem. Widzę ludzi, którzy mają w sobie coraz większą gotowość na upadek obecnych struktur i na kreowanie nowego. Pokazywana jest mi również olbrzymia otwartość na takie informacje, gotowość na informacje, chęć zrozumienia sytuacji, informacji. Widzę kolejne osoby, które uświadamiają sobie, że zalewano je nieprawdziwymi informacjami. Pokazywane jest mi, że to wszystko będzie nabierało na sile przez kolejne miesiące. W ludziach budzi się ich moc, budzi się coraz więcej odwagi. Odwagi, by mówić prawdę, odwagi, by mówić nie. Odwagi, by chronić siebie samych, swoich najbliższych, swoje społeczności. Jest w tym ruchu wielka moc i jest zwycięstwo. Widzę, że nie jest to do powstrzymania. Proszę teraz o informację, na czym teraz warto się skupić, co wymaga największej uwagi, co jest najistotniejsze w tym czasie. Pierwsza informacja, która przychodzi, dotyczy ochrony dzieci, zdecydowanej, wspierania grup, które się tym zajmują, wspieranie osób, które działają dla ujawnienia prawdy. Kolejne, co jest mi pokazywane, to uświadomienie przez każdego, że wartość ma każde działanie, które służy poszerzaniu świadomości, poszerzaniu zrozumienia, które służy budzeniu odwagi, które służy uświadomieniu, że naturalnym prawem człowieka jest ochrona jego zdrowia, jego życia. Pokazywane jest mi, że to jest bardzo sprzyjający czas, by te działania były efektywne. I pokazywana jest mi olbrzymia różnorodność takich działań. Rozmowy, wykłady, sztuka, muzyka, taniec. Każde kreatywne działanie ma wartość. I każde takie działanie wpływa na innych. Pokazywane jest mi to w ten sposób, że kiedy intencja jest jasna, kiedy działa się ze świadomością niesienia dobra, dzielenia się dobrem, to zawsze niesie wartość. To jest cenne. Kolejna informacja to coraz głębsze uświadamianie sobie, że skupienie na tym, co łączy, na tym, co jest nam wspólne, na tym, co jest dla nas, ludzi, cenne, jest korzystne dla wszystkich. Kolejna informacja dotyczy coraz intensywniejszego przebudzenia odwagi w ludziach. Odwagi, by zauważyć to, co nie służy, to, co utrudnia. Odwagi, by
uwolnić to ze swojej przestrzeni osobistej, ze swojego życia, z przestrzeni naszej wspólnej. Odwagi, by dostrzegać nowe rozwiązania, często nowe drogi życia, nowe znajomości. Pokazywane jest mi, że obecny czas jest właściwy, by zauważyć, jak cenna jest wolność wyborów. Wyborów, które służą, wyborów, które nie krzywdzą innych. Energia sprzyja teraz odkrywaniu prawdy. Prawdy o sobie, o tym, co warto uwolnić, o tym, co warto w sobie wzmocnić. Prawdy o obecnej sytuacji. Kolejna informacja dotyczy planu ciemnej strony. Planu, który zaczęli realizować. Przyjęcia przez nich dzieci poprzez podanie im preparatu. Celem jest zatrzymanie naturalnego wzrastania świadomości. Zatrzymanie aktywowania kolejnych chwili zena. Zablokowanie ich woli decydowania, kiedy wzrastają, kiedy dorosną. Zablokowanie ich otwartości na wyższe wartości, na rozpoznawanie prawdy, na życie w prawdzie serca, na kontakt z jej wyższą świadomością. Jest informacja, że zaburzenia kształtującego się systemu dziecka są nieprzewidywalne. Ich skala jest nieprzewidywalna i może być bardzo różna. Zależy to od kondycji dziecka, od jego indywidualnego systemu, jak zareaguje. Nie ma w tym nic pozytywnego, nic. W tej części sesji skomunikuję się z dziećmi żyjącymi obecnie na Ziemi, tymi, które przyjdą w najbliższym czasie. W związku z planami, jakie wobec dzieci ma ciemna strona, chciałabym je spytać, czego potrzebują, jakie informacje mają dla nas, dorosłych, co możemy dla nich zrobić, jak możemy je chronić, jak najlepiej każdy z nas może działać, by mogły wzrastać i w naturalny sposób przejawiać swoje dary, jakie przyniosły dla nas, dla tego czasu, dla planety. I już widzę przed sobą części subtelne dzieci. Wiele z nich emanuje białym, krystalicznym światłem. Inne jasnymi kolorami emanują swoim pięknem, łagodnością, ufnością. Mają w sobie wiedzę o tym, kim są. Widzę je stojące, skupione, oczekujące. Patrzą na nas, dorosłych. Informacja od nich jest taka, że czekają na zrobienie im dobrego miejsca i wskazują, że to jest zadanie dorosłych. To jest nasze zadanie na ten czas, by zapewnić im spokojną, właściwą, najlepszą przestrzeń. I pokazują mi, jak wnoszą swoje dary, z którymi przybyły, do naszej wspólnej przestrzeni. Jak dzięki zapewnieniu im
tej właściwej przestrzeni mogą naturalnie, swobodnie przejawiać swoje wewnętrzne dary. Pokazują mi, że przybyły i przybywają z wielu gwiezdnych systemów. Wśród nich są również te, które nie miały wcześniej ziemskich doświadczeń. Wszystkie mają w sobie wielką odwagę. Wszystkie dzieci mają w sobie wielką wiarę w nas, dorosłych. Wiarę w to, że my zrobimy to, co do nas należy. Że my zadbamy o niezakłóconą przyszłość dla nich. Emanują pięknem i ufnością. Ufają nam, dorosłym. Ich wiara w nas i w nasze możliwości jest absolutna. Są bardzo spokojne w swoim zaufaniu. Teraz wskazują na nasze dary, na dary nas dorosłych, z którymi my przyszliśmy na tą planetę w tym czasie. One widzą nasze dary, które w sobie nosimy. Widzą nasze prawdziwe możliwości. One wiedzą, czemu wybrały nas jako swoich rodziców i jako swoje babcie, dziadków, ciocie, wujków. One wiedzą. Teraz wskazują na swoje wibracje. Informacja jest taka, że przychodzą dostrojone do wibracji, która podnoszą się na ziemi, do wibracji, które będą coraz wyższe. Pokazują, że mają możliwości, by naturalnie być dostrojonymi do coraz wyższych wibracji na planecie. Pytam teraz o to, co dobrze byśmy wiedzieli. Pytam, co jeszcze chciałyby nam przekazać. Co jest istotne dla nas, dorosłych, na ten czas. Będę teraz powtarzać to, co mówią. Wierzcie w siebie. Wierzcie w siebie tak, jak my w was wierzymy. Otwierajcie serca, by zobaczyć wasze piękno, wasze możliwości, wasze talenty i działajcie dla dobra swojego, naszego, dla dobra wszystkich. To cała informacja. Od dzieci dla nas, dorosłych. Teraz mówią, że to wszystko, co chciały przekazać w tym czasie. Po przekazaniu tych informacji odchodzą tam, skąd przybyły. Z ufnością, z wiarą w nas. Widzę cię. Wierzę w ciebie. Kocham cię.